Cześć, w dzisiejszym nagraniu postaram się Wam powiedzieć trochę o izolowanym pionie. Izolowany pion to jest naprawdę mega, mega rozbudowany temat. Natomiast ja postaram się Wam dzisiaj przybliżyć takie najbardziej typowe, typowe plany gry. Ten temat podzieliłem na dwa nagrania. W pierwszym nagraniu powiemy sobie o. Tym, o sytuacji, kiedy to my mamy izolowanego pionka. W drugim nagraniu pomówimy sobie o tym, kiedy to przeciwnik ma izolowanego pionka. Oczywiście te plany, te plany są w pewien sposób powiązane, no bo wiadomo, jeżeli przeciwnik chce coś zrobić, no to z drugiej strony my nie będziemy chcieli do tego dopuścić, więc to jest bardzo logiczne, te plany się przeplatają, natomiast warto sobie pomówić o tej sytuacji z jednej i z drugiej strony. Więc tak, o co chodzi z tym izolowanym pionkiem? Tutaj, tak jak widać, białe mają izolowanego pionka na d4. Generalnie rzecz biorąc, izolowany pionek to jest spora słabość. To jest pionek, który nie może zostać obroniony przez żadnego innego pionka, więc on musi liczyć na wsparcie figur. Ten pionek musi mieć wsparcie figur, więc obiektywnie rzecz biorąc jest Słabością. Tutaj nie ma, co, nie ma co z tym dyskutować. Natomiast za tą słabość, oczywiście, białe dostają pewnego rodzaju rekompensaty jaku. Między innymi bardzo fajne pole. E5, w tym przypadku to pole E5. Często tutaj skoczek elegancko będzie chciał wejść. Tak jak widać, białe też mają dzięki pionkowi d4 więcej przestrzeni. Tutaj centrum należy do białych, czarne ciut pasywniej, pionek na szóstej linii, więc mamy eleganckie pole E5, mamy przewagę w przestrzeni. Dzięki przewadze w przestrzeni, białe też. Mają generalnie rzecz biorąc aktywniejsze figury. Natomiast to wszystko za tą słabość, za tą słabość w postaci izolowanego pionka. Więc w tym nagraniu chciałbym pomówić o takich naprawdę najbardziej typowych, typowych planach gry związanych z tym izolowanym pionkiem. Dlaczego? W ten sposób chciałbym podejść do tematu, ponieważ jeżeli w partii trafi ci się właśnie taka sytuacja, gdzie ty będziesz miał izolowanego pionka, no to dzięki znajomości tych takich najbardziej typowych planów gry, no to dużo, dużo łatwiej będzie ci yy, się odnaleźć w tej pozycji. Dużo łatwiej będziesz w stanie jakby zaaplikować któryś z tych planów do własnej pozycji. Yy, więc tak Skoro pionek D4 jest słabością, no to co robimy ze słabościami? Oczywiście najfajniej byłoby się słabości pozbyć, czyli tego izolowanego pionka wymienić. No bo jeżeli mamy aktywne figury, a do tego słabość, no to pozbądźmy się słabości i zostaną nam tylko aktywne figury. Bardzo, bardzo logiczna sprawa. Więc tutaj widać, że czarne w poprzednim ruchu zagrały skoczek B4. Jaka jest idea tego ruchu skoczek B4? No czarne oczywiście chcą, po, y, chcą postawić tego skoczka na D5 i wtedy ten pionek będzie idealnie blokował naszego izolowanego pionka. Ten pionek nie będzie mógł y, pójść do przodu, więc białe nie będą w stanie się go pozbyć. Taki jest plan czarnych. No więc tak, skoro czarne chcą nam zablokować tego pionka, żebyśmy już nie mogli go wymienić, no to cóż, intuicja nam od razu podpowiada, że to jest naprawdę ostatni, ostatni moment, żeby tego pionka pchnąć do przodu i się go pozbyć. Natomiast tak, czarne mają tutaj pod bardzo solidną kontrolą pole D5. No i pytanie, czy się jesteśmy w stanie przebić. Okazuje się, że no tutaj wchodzi do gry taktyka, ponieważ król przeciwnika jest. W centrum król przeciwnika jest w centrum, pionek e6 jest tutaj związany, więc to pole d5 wcale tak idealnie nie jest bronione. Dlatego w tej pozycji białe rzeczywiście zagrały białe rzeczywiście zagrały d5, poświęcając pionka. Poświęcając pionka, pozbywając się przy okazji słabości. No cóż, czarne tutaj muszą przyjąć tą ofiarę. Czarne muszą przyjąć tę ofiarę, bo inaczej poszłoby bicie na e6 i na pewno byłoby nieprzyjemnie. Natomiast białe oczywiście tutaj nie wymieniają na d5, bo to by totalnie nic im nie dało. Tutaj hetman jeszcze wspiera gońca, więc tutaj białe nic by na tym nie zyskały. Natomiast cóż, jest jeszcze jedna figura, w sumie dwie figury, które się nie włączyły do akcji. Natomiast gońca C1 bardzo, bardzo łatwo możemy do tej akcji włączyć. Okazuje się, że goniec G5. Goniec G5 naprawdę świetne posunięcie. O co tutaj chodzi? Białe związują skoczka F6. Związują skoczka F6 i teraz pojawia się bardzo duża groźba. Białe już teraz chcą zdobyć po prostu figurę na d5, dzięki temu, że pionek e6 jest związany, więc czarne, jedyna obrona, goniec e7. I teraz białe w niesamowity sposób wykorzystują aktywność swoich figur. Białe zbiły na f6, czarne musiały odbić pionkiem. Dlaczego musiały? Eee, no, skoczkiem z oczywistych powodów zbić nie mogą, bo stracą hetmana. Natomiast jeżeli zbiją gońcem, no to teraz wykorzystujemy związanie pionka e6. Idzie, skoczek bije d5, go nie zbije d5, go nie zbije d5. Białe wychodzą z figurą więcej. Dzięki temu, że pionek e6 jest związany. Dlatego też czarne tutaj musiały odbić pionkiem, no i białe dalej niszczą tutaj strukturę pionową przeciwnika. Owszem, białe tutaj poświęciły pionka. Poświęciły pionka, który tak de facto był słabością, więc w sumie, w sumie im go nie szkoda, ale teraz to czarne mają tutaj zdublowane piony i czarne mają izolowanego pionka. Więc białe gdyby tylko chciały, no to mogą zagrać Hetman D3, pionka na D5 odbijają. No, z wielką łatwością. Natomiast Białe sobie pomyślały tutaj inaczej. No przecież król przeciwnika jest w centrum. Król przeciwnika jest w centrum. Centrum już jest dosyć otwarte, więc należy tego króla atakować. No i w jaki sposób? Skoczek d4. Skoczek d4 z bardzo prostym planem. Skoczek chce przejść na pole f5. Roszada z oczywistych powodów jest tutaj niemożliwa, bo król czarnych na pewno by został tutaj zamatowany. Czarne zagrały w tej pozycji H5. H5 hmm, wygląda dosyć podejrzanie. Prawdopodobnie chodziło o to, żeby Hetman białych nie mógł wejść na H5, potem na H6. No to cóż, białe zgodnie z planem skoczek f 5. Król tutaj zszedł ze związania, wydaje się, że wszystko się broni, natomiast tak nie jest. Wieża bije d5, bardzo fajne poświęcenie. Hetman bije e7. Hetman bije f6. Tutaj ta partia się zakończyła. Czarne nie są w stanie się obronić przed groźbą mata na g7 i przed groźbą skoczek e7 z widełkami. E, więc bardzo, bardzo fajne, bardzo e, logiczne zagranie ze strony białych. Białe Zauważyły, że przeciwnik chce zablokować tego izolowanego pionka, więc to jest ostatnia szansa, żeby tego izolowanego pionka się pozbyć. Więc to jest taki najbardziej, najbardziej typowy plan. Jeżeli mamy słabość, no to chętnie się słabości pozbędziemy. No i tutaj białe pchnęły tego pionka do przodu, pozbyły się go, i dzięki temu udało im się dopaść króla czarnych, który został, je został jeszcze w centrum. Dobrze, więc to jest taki najbardziej typowy, typowy, typowy plan, czyli izolowanego pionka. Chcemy się po prostu pozbyć, pchając go do przodu. Czasem możemy go poświęcić, czasem wymienić y, za pionka przeciwnika, natomiast generalnie rzecz biorąc, chcemy się słabości pozbyć. Dobrze, więc przejdźmy sobie teraz do kolejnego planu. Dobrze, więc tutaj mamy kolejną sytuację, gdzie czarne są już o krok od Zablokowania tego izolowanego pionka. Chcą tutaj wstawić skoczkę na D5, wtedy nasz pionek już nigdy w życiu nie będzie mógł pójść do przodu. Natomiast cóż, teraz król czarnych jest całkowicie bezpieczny, więc pchanie pionka D5, poświęcanie tego pionka zbyt dużo sensu nie ma. Natomiast mm, wiecie, zawsze w sytuacji, gdzie figurki elegancko współpracują, no to pojawiają się pewne motywy taktyczne. Zauważmy. Tutaj skoczek stoi na E5, goniec na B3 Hetman E2. Te trzy figury naciskają elegancko na punkty E6 i F7. To zwiastuje, że tutaj powinny się pojawić pewnego rodzaju motywy. I warto to ustawienie zapamiętać, ponieważ ono dosyć często się pojawia. I tutaj okazuje się, że w niesamowity sposób białe są w stanie poświęcić skoczka na F7 Hetman bije e6 jedyna obrona hetman f8, żeby tutaj na f7 nie stracić. No cóż, w najgorszym wypadku możemy stuknąć na f7 hetmanem. No wtedy, jak to będzie wyglądało materialnie, będziemy mieli wieże i dwa pionki przeciwko dwóm lekkim figurom. Co z materialnego punktu widzenia będzie nie najgorszym. Nie, nie najgorszym wyborem dla nas. Natomiast oczywiście białe mają tutaj chrapkę na coś więcej, ponieważ mają tutaj dużo, dużo aktywności. W partii poszło skoczek E4 z bardzo, bardzo naturalnym planem: skoczek D6 albo skoczek G5. Białe chcą po prostu wykorzystać to związanie na punkcie F7. Czarne zbiły na C1, białe oczywiście na spokojnie odbiły. Skoczek poszedł na D5. To cóż, skoczek elegancko wpada na d6, goniec tutaj podwisał, więc goniec musiał odejść. No i teraz cóż, pojawiają się już naprawdę ogromne, ogromne problemy na tym związaniu. Białe stwarzają kolejny nacisk, tym razem na punkt. E7 poszło G6 z planem takim, żeby zagrać król G7 i związania się pozbyć, natomiast to już było zbyt późno dla czarnych, żeby się uratować. Białe po prostu zbiły na F7 i fajny ruch, fajne zakończenie. Hetman bije E7. Jeżeli skoczek odbije, to wieża bije E7. Hetman musi zbić gońca. Białe wychodzą z co najmniej z jakością więcej. Natomiast jeżeli Hetman, Hetman by zbił na E7, no to cóż, wychodzi to samo. Wieża bije E7. Tutaj skoczek D5 oczywiście jest. Związany, no i białe wychodzą z jakością więcej. Więc kolejny plan naprawdę warty zapamiętania. Na punktach E6 i F7 białe naprawdę często mają nacisk i warto na te punkty zwrócić uwagę, bo szczególnie w sytuacji, gdzie jeszcze nie ma blokady na D5, no to tego typu motywy są naprawdę bardzo, bardzo powszechne. Więc warto o tym pamiętać. W tym przykładzie widać, że czarnym udało się tego naszego izolowanego pionka zablokować. No wydawałoby się, że jest to już dosyć nieciekawa sytuacja dla białych, natomiast to jest bardzo, bardzo złudne, ponieważ owszem, czarnym udało się zablokować tego naszego izolowanego pionka, ale tak naprawdę no, nie stworzyły nam żadnych gruźb. One tylko, czarne tylko nam przeszkodziły w tym, żebyśmy się tego izolowanego pionka pozbyli. No dobrze, więc co zrobić w sytuacji, kiedy no, pionka nie jesteśmy w stanie pchnąć do przodu. Na punktach E6F7 też nie jesteśmy w stanie nic zrobić. No cóż, dzięki temu mm, fajnemu polu E5 tutaj skoczek naprawdę bardzo, bardzo aktywnie działa. Zobaczcie jeszcze na gońce. Goniec B1 zerka na H7. Goniec C1 szybko może się na G5 czy na H6 w razie potrzeby pojawić. I to jest to, białe mają przewagę w przestrzeni, przewagę w siłach na skrzydle królewskim, więc przy izolowanym pionku naprawdę bardzo, bardzo często jesteśmy zainteresowani atakowaniem na skrzydle królewskim. No i zobaczmy sobie, w jaki sposób tutaj białe zabrały się yy, za akcję. No cóż, klasycznie. Aby zacząć atak na tego króla, no trzeba wymusić jakieś słabości, więc białe tutaj ustawiają maczugę na punkt H7. Maczuga Hetman D3, goniec B1. Czarny goniec C6, no to Hetman tutaj przeszedł na H3. Dalej zerka na punkt H7, też na punkt E6, więc jakieś rzeczy typu skoczek F7, jeżeli czarny pogranie dokładnie, też mogą się pojawić. Czarny Hetman D6, żeby sobie punkt E6 Wesprzeć, też Hetman tutaj gońca sobie broni. No to cóż, trzeba by się pozbyć teraz obrońców. Goniec G5. Już pojawia się groźba, że białe zbiją na D5, potem zbiją na F6 i dadzą mata na H7. No więc cóż, czarne musiały jakoś przeszkodzić, zagrały G6. Teraz już tego gońca tu ograniczyły, co by było po H6. Prawdę mówiąc, to w ciemno goniec bije H6. No tutaj sytuacja nie może się skończyć dobrze dla tego czarnego króla. Zobaczmy natomiast co po G6. Cóż, czarne tutaj zamknęły tą przekątną B1H7, no więc goniec już tutaj roboty nie ma. A, ta wieża A1 jest poza grą, więc fajnie by było ją wprowadzić do gry. Stąd goniec A2. Bardzo, bardzo naturalny ruch. No cóż, czarne starają się dokończyć rozwój, wprowadzają sobie wieżę do gry. Wieża D1. Goniec A8, wieża D3. Z następnym Hetman H4, wieża H3. Widać, że tutaj atak białych naprawdę elegancko się rozwija. Więc tak, żeby podsumować te najbardziej typowe, typowe plany gry związane z izolowanym pionkiem. Musicie pamiętać, że izolowany pionek to słabość. Owszem, za izolowanego pionka można dostać naprawdę fajną rekompensatę, natomiast obiektywnie rzecz biorąc jest to słabość. Więc za tą słabość musimy szukać rekompensaty lub też pozbyć się tej słabości. Więc często będziemy chcieli pchnąć tego pionka do przodu, żeby go wymienić lub poświęcić, w każdym razie, żeby się go pozbyć. Natomiast, mm, Dzięki izolowanemu pionkowi mamy więcej przestrzeni, nasze figury są aktywne, więc często na punktach S6F7 pojawiają się pewnego rodzaju poświęcenia, dodatkowo białe zyskują przestrzeń na skrzydle królewskim, więc bardzo często będzie się pojawiał atak na skrzydło królewskie, atak po prostu na króla przeciwnika. Natomiast musicie pamiętać, że pionek D4 jest słabością. Więc wymiany figur, szczególnie lekkich figur, no nie bardzo nas interesują, ponieważ w końcówce, w końcówce z izolowanym pionkiem mogą być naprawdę duże problem. Więc pamiętajcie, jeżeli jesteście w sytuacji, gdzie macie izolowanego pionka, musicie iść na aktywność, żeby za tą słabość dostać, żeby za tą słabość dostać solidną rekompensatę. No bo jeżeli nie dostaniecie, no to cóż, wtedy po prostu zostaniecie ze słabością i w końcówce najpewniej przegrać. No więc to wszystko co na dzisiaj dla was przygotowałem, to były wszystkie najbardziej typowe plany gry. Mam nadzieję, że w partiach, w partiach ta wiedza Wam się przyda i będziecie mogli ją zastosować z dobrym skutkiem. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym nagraniu.